Bosmanat Puck, Bosmanat Puck, kajak wędkarski Morska TV prosi. Ale zobaczcie jak zapan, trzeba na to uważać, tutaj nawet balona jest namalowana. Jest, 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 ha, była! Ha. Maksymalnie daleko, na nie wszystkich zawodach to jest honorowane. Tam mamy Leszka, można powiedzieć miejscowy tutaj. Odpłynąłem od brzegu może z 200 metrów, niewiele. Leszek popłynął troszeczkę tylko przede mną i już trzy rybki ma. Tu jest taka granica, gdzie jesteście w stanie sobie normalnie w woderkach wejść, bo mamy tutaj 1,30 m. Widać pewnie to dno, zobaczcie, bardzo ładne. I już tu są ryby, zobaczcie, on tutaj na tej granicy, bo tam się zaczyna troszeczkę głęboko robić, złowił trzy rybki, teraz odpłynął sobie delikatnie dalej, zobaczcie, i on sobie tutaj robi, nie wiem, no 30 metrów ode mnie te ryby, ja do niego teraz doskoczę. Leszek, który ma no zdecydowanie większe doświadczenie niż ja, mówi, że dzisiaj sprawdzają się mega dalekie rzuty, żeby ta nasza przynęta była jak najdłużej w wodzie. Ja sobie tak pomyślałem, że do takich rzutów to takie, zobaczcie, zwykłe blachy się nie za bardzo nadają, ponieważ no, trolling, no ja bym tutaj trochę w trollingu popływać, ale tak się trzymam Leszka, bo to jest no, guru, jeżeli chodzi o wędkowanie tutaj na Osuninie, w Rewie, bo on tutaj mieszka. Bodzias leci maksymalnie daleko i to jest, zobaczcie, ten bodzias, który dał mi rybę na Rewie, jak robiłem dla was live'a. Tam był też problem, bo nie za bardzo chciałem współpracować. Założyłem tego bodziaska i sruł, od razu była ryba. No, może przypadek, ale za chwilę potwierdziłem to kolejną rybą. Ten bodzias leci maksymalnie daleko i w takich warunkach, gdzie potrzebujemy naprawdę długiego prowadzenia, żeby ta balona się naprawdę 5 razy zastanowiła, czy chce wziąć, no i w końcu skosztowała naszej przynęty, no to myślę, że to jest dobry myk. Tam Lechu płynie, a ja rzucę dosłownie na Leszka. Ojej. Ojej, dwa razy dłuższy rzut niż blachą, no to jest bodzias, nie? Przypomnę, że łowię wędką Inazuma Pro Zander mikadowską i ona jest sandaczowa. Dlaczego? Bo jest mocna, ma zapas mocy, jest krótka, nadaje się na to, żeby łowić z kajaka. No i powiem wam szczerze, balona mi z niej nie spada. Na początku żeście trochę przyczyli mi tam gdzieś w komentarzach, że nie, powinna być taka bardziej spolegliwa ta wędka, miękka. No ale się okazało w praktyce, że jak ta balona weźmie, to ta wędka ma na tyle dużą moc, że fajnie nam się zaczepi, wczepi, zahaczy o ten nasz haczyk czy kotwiczkę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz taka, że no jednak mimo wszystko ta wędka ma to ugięcie i ta balona nie spada mi. Do tej pory mi nie spadła ani jedna balona z tej wędki. Jest to moja wędka numer jeden na balonę. No i jeszcze dodatkowo też na sondacza. Okej, zobaczcie. Jest balona, nie? Jest balona na bodziasa. Długie prowadzenie, naprawdę długo, długo, długo. I mamy ją. Ha! Dobra, spadła. Spadła przy łódce, przy naszym kajaczku, natomiast, no, mój błąd, nie? Prowadziłem zbyt delikatnie może. Może powinienem mocniej zaciąć. Ona bardzo delikatnie wzięła w zasadzie na takie moje ślamazarne tempo. Aż szok, bo prowadziłem do tej pory szybko tego bodziasa, a może faktycznie jest myk taki, żeby tego bodziasa prowadzić wolno i od czasu do czasu tak szarpać. Okej, okay, zmieniłem, słuchajcie, na mikadowską blachę. Tą z... ale szybka. Jest, 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 zobaczcie, 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 jest, 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 ha, była, liczy się, była na kajaku. Tak robimy, jak łowimy ryby na jednostkach, nie, to się tak ją winduje, żeby była po prostu na pokładzie, a potem co się stanie, to się stanie, bo przeważnie jak już jest na pokładzie, no to damy radę ją tam jakoś nogą przycisnąć czy coś, no to wiadomo, na kajaku tego nie dam radę zrobić. Natomiast zmieniłem przynętę, słuchajcie, na mikadowską belonę, ta akurat jest mega ciężka, 40 gramów, ale ona ma taką, zobaczcie, automatycznie dozbrojoną dozbrojkę, tak to powiedzmy. Ja to tak nazywam. Natomiast to nie jest dozbrojka, bo dozbrojka by była, jakbyśmy mieli tutaj kotwiczkę, a tutaj drugą. To jest oczywiście nielegalne, a to, co teraz jest, to jest legalne. Na nie wszystkich zawodach to jest honorowane. Natomiast jak sobie tak sami łowimy, no to wiadomo, że no, no możemy coś takiego zrobić. Taki punkt zaczepu, który oddalamy od tej naszej blachy. Blacha taka to ma też minusy, bo zobaczcie, to się też potrafi plątać, wiecie. Czym więcej tutaj mamy tych wszystkich gadżetów, tym częściej nam się to plącze
ale na takie belony, które nie są za bardzo zdecydowane ugryźć naszą przynętę, to tego typu rzecz jest rewelacyjna. Zobaczcie, takie coś. Te mikadowskie, jakbyście kupowali, to one są fajne z tą automatycznie dozbrojką. Zresztą zobaczcie, tutaj nawet balona jest namalowana. Tylko, że 40 gram, ja nie wiem, jak was, ale mnie łapa po prostu boli od tego. Jest to no, zdecydowanie za ciężko, żeby sobie tak po prostu rzucać tutaj z kajaczka. No dobra, staram się nie wykonywać jakichś siłowych mega rzutów, więc wezmę coś lżejszego. Nasz rodzimy kolega Kaczmarek, zobaczcie, robi takie rewe, zresztą ładnie nazwane rewe, tam widzimy rewe. Mamy rewe 28 gramów, teraz taki oto model wyląduje w wodzie. Staram się używać te modele takie w miarę jasne, bo nie ma słoneczka. Dzisiaj mamy pełne zachmurzenie. No i żeby to było w miarę widoczne. Zobaczymy, co to nam da. Natomiast spróbujemy zrobić lekki trolling w okolicach tego uskoku. Tu mamy 2,5 metra. Jakieś 30 metrów od nas mamy 1,10 m. I potem zaczyna się taki uskok do 2,2 m gdzieś piraz drzwi. Więc zobaczcie, korzystając z tego, że no, ten kajak jest tak zarąbisty, że mogę sobie rzucić, łowić z ręki i jednocześnie płynąć, no to sobie spróbujemy tak po prostu potrollingować. I teraz taka ciekawostka może, bo nie wszyscy widzieli poprzednie odcinki z kajaka, jak sobie tak po prostu, tak jak teraz kręcę, to płynę gdzieś tak pi razy drzwi 4 na godzinę. Jakbym troszeczkę przyspieszył, to 5 i to jest taka optymalna prędkość na tym kajaczku. Mogę docisnąć do 8, ale słuchajcie, tam już trzeba kręcić dosyć. No i myślę, że bez sensu chyba, jeżeli chodzi o tą naszą balonkę. 2 metry 20 cm, tam już widać to jaśniejsze, to jest właśnie to 1,10 m nasze. No i zobaczymy, czy na tym uskoku będzie rybka. Dobra, złowiliśmy balonę, trzeba by było ją zaraportować, zresztą zobaczymy, jak to wygląda tutaj w praktyce. Czy dzisiaj ktoś zgłaszał raporty, nawet słoneczko nam wyszło, wystarczy inforybkę odpalić i słoneczko jest, nie? Sprawdźmy, co tutaj mamy. Podczas używania aplikacji wyskoczył nam alert, czy inforybka może mieć no, mój sygnał z GPS. Ja powiem, że tylko tym razem, że do testów niech ma. No i co my tutaj mamy? Sandacz bierze jak szalony. Zobaczcie, tak to wygląda. Sandacz bierze jak szalony. Karpia mamy też klej, ale belona 50 na 50. No to dobra, czyli my zaznaczamy, że bierze naszym nam belona. Zaznaczamy, że belona bierze jak szalona. Proszę bardzo, brawo, belona zaznaczona. I patrzymy, co my tutaj mamy, czy belona nam skoczy do góry. Sprawdźmy to, tak, 53, że belona bierze. Natomiast faktycznie dzisiaj ten dzień może nie jest zbyt nieciekawy. Ta belona nie bierze jakoś tak bardzo, jakoś zachłannie. Dwa dni temu było totalne Eldorado. Dzisiaj jest, powiedzmy to, tak sobie. No ale popływamy jeszcze trochę, może jeszcze rzucimy kilka raportów i zobaczymy pod koniec dnia, jak to będzie wyglądać. Jak tam u ciebie, Brania? Ale słuchajcie, no zobaczcie, oni coś mają. No oni mają 8. No 8, okej. Okay. 8 złapali, we dwóch, także tak to wygląda. Ile jesteście już na wodzie? Wiesz co, od 8? Od 8. No, od 8 do teraz. No. Więc która to jest godzina, nie wiem? Czekaj, 10. 10, czyli jakieś 2 godziny i 8 sztuk. Słabo dzisiaj. Powiem ci tak, przedwczoraj to po prostu one żarły te haczyki. Naprawdę, no. Żarły. No. 2 godziny 20 sztuk. Ale wiesz co, wczoraj gadałem z gośćmi tutaj na molo, no. I niby na belonę limitu już nie ma. Nie czytałem. Właśnie niby 10 jest sztuk, 10 sztuk, tak? No, ale oni coś tam mówili, że na belonę znieśli to i limitu już nie ma. Nie wiem, jak to wygląda, musiałbym to sprawdzić. No ale to wiesz, może rybacy coś tam. Bo... Nie, to wiesz, to zwykły chłopaki. Nie, raczej bym na to nie liczył, ale tam pod beką cały czas policja, wiesz, stoi i... A tutaj też bierze. Tak? No. No do mnie nie chcą podpływać. Oni chyba mają lornetkę, oni wiedzą, kto to jest. Widzą kamerę wystającą, to nie chcą. Testuję radyjko morskie. O, proszę bardzo. To powinniśmy być na telegramie?
Panie kochany, no to trzeba mieć więcej papierów niż... Szkolenie, 4,5 stówy, egzamin stówę, polski egzamin 125, radio 1000. To na bogato. Tak to wygląda, nie? Siedzi, kolejna. Ej, bardzo daleko, słuchajcie, bardzo daleko. Właśnie na tym uskoku. O, ale wyskakuje z wody, wy tego nie widzicie. Kurczę, szkoda, ale już nie będę wam ustawiać kamerki, bo powoli się zbieram do domu. Trochę tych balon dzisiaj było, trochę też szwankowała. Okej, mam. Ale zobaczcie jak zapałem, trzeba na to uważać. Jeszcze trochę i bym złapał za kotwiczkę. Trzeba po prostu być bardziej ostrożnym. Balona dzisiaj fajnie gryzie, natomiast tak jak mówiłem, dwa dni temu było pełne Eldorado, ale kto jeszcze nie zdążył, to mam nadzieję, że zdąży na to. Kolejna balonka. Yeah!